Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, Wielki Piątek, witam Was. Jesteśmy tutaj w Krainie Tęczy, przedszkole niepubliczne językowe. A tu, proszę Państwa, no wkracza coraz bardziej kapitalizm, bo sobie słupki postawili, żeby tu nikt nie, na ten prywatny teren nie mógł wjechać. To jest tak, to widać, o, wszędzie słupki powstawiali. No kiedyś tutaj samochody stały, teraz już nie mogą podjechać, bo kapitalizm zabiera wszystko. A idziemy dalej. Do Muzeum Narodowego na ulicę Toruńską tylko 1500 metrów, a tam jest obraz Sąd Ostateczny, który kiedyś kaper gdański Benecke zdobył na italiańskim okręcie i jest teraz w tym Muzeum Narodowym, a kopia jest w tym no, w Mariackim Kościele Mariackim. Tak to jest, tutaj jesteśmy na długie, pogoda ładna, dzisiaj mamy tutaj stoiska z bursztynem, prawda? Tu są takie różne, o. I te mają. Srebro też jest, proszę pana. A sam pan to robi? Sam pan robi? Oczywiście. Tak. I te statki, a te statki skąd przypłynęły? Z Morza Południowo-Chińskiego. Aha, chińskie takie. Rozumiem. Dobra, idziemy dalej. Tu jest ratusz do ratusza głównego miasta, kierunek jest tam. No to właśnie tam, gdzie ta wieża, o, ratuszowa. Piękna pogoda, dwór ratusza, tutaj turystów mamy niemieckich, przewodnik jest flagą niemiecką, nie tylko, bo i widzę, że są jeszcze inni turyści, zdjęcia sobie robią, jak widać, zdjęcia są legalne oczywiście, w Gdańsku z Neptunem, nic nie kosztują. Tutaj też jakieś stoisko, aha, to ci, co tam reklamują religię Świadkowie Jehowi, też są, witajcie piracie. Witajcie, Pomorska Telewizja Narodowa. Jak dzisiaj patrol wygląda na Gdańsku? Z rana się działo, bo straż pożarna jechała do kasyna. Tędy. Się okazało, że niektóre drogi są zablokowane. Tak jest. Jednak wszystko porozmawialiśmy o tym, przestawiliśmy pewne tam doniczki i można przejeżdżać, jest śmiało zaliczone. Czyli służby mogą przejeżdżać? Służby mogą przejeżdżać. Służby, no bo samochody nie. Samochody ja rozumiem, że nie pilnujesz, mogą, ale niestety czasami przejeżdżają. Pilnujesz w porządku, jakby coś, tak, masz ten, do odstrzelenia masz tutaj parę, jest, jakieś broń, jest, tak, prawda, tak. Jak masz na imię? Dawid, a jak ten paluch, co tam się stało? Komu przywaliłeś w szczękę? Nic nie przewaliłem, po prostu na statku, był abortaż, walka była, szable ułamali, no, tak, no, trochę było trzeba. Tak, do świąt dasz radę, wyleczysz. Do świąt następnych, tak. Ahoj. Ahoj, wszystkiego dobrego. Cześć, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. No, jak widać, już w naszym bractwie korsarskim jest już nowy pirat, David, a ja jako czerwony korsarz, no muszę nadzorować służby, raporty jak widać mi zdają, wszystko jest w porządku, w Gdańsku można bezpiecznie sobie spacerować, Neptun stoi na swoim miejscu i gołąbki gruchają, o. A dwór ratusza też pięknie wygląda, tam turyści sobie przysiedli na schodach i się opalają, jak widać. A dwór ratusza tutaj, telewizja satelitarna przyjechała, jakaś transmisja z dwóra ratusza jest, do makronomistów, co się dzieje, to ja nie wiem, idziemy dalej. Chodzimy w ulicę Kramarską, ulicą Kramarską można dojść do ulicy, prawda, Mariackiej. No tutaj jest Kościół Mariacki widoczny, nasza Katedra Gdańska, znana zresztą. I stara, zabytek klasy zerowej, można powiedzieć. No, Notre Dame się spaliła, prawda, ale nasza katedra stoi, wyremontowana, rusztowania już zdjęli, dach nowy założyli, więc wszystko jest w porządku w Gdańsku, jak do tej pory. Idziemy dalej. Tutaj flagi biało-czerwone wywieszone. O, taksówki przyjechały. Do porządku muszą być. Panowie tutaj sprzątają. Ahoj. Idziemy dalej. Tutaj mamy taką bramę. Przez tą bramę się przechodzi. I jest Kościół Mariacki widoczny. O właśnie, o którym mówiłem przed chwilą. Dach wyremontowany. Ładnie już
rusztowania zdjęte, w zeszłym roku był remont dachu kapitalny, więc jest fajnie i czysto się zrobił. No, parkować tylko dla posiadaczy identyfikatorów, no tu w ogóle ciężko jest wjechać, bo jak widać wszędzie jest miejsce parkingowe wyznaczone, to znaczy trzeba sobie wykupić je. Jak mówiłem wcześniej, kapitalizm wszędzie wchodzi, na podwórka też i są miejsca wyznaczone. Gothic Cafe, jeszcze nieczynna, pewnie otworzą. Gothic House, no to był nowy dom zbudowany, w zeszłym roku chyba go dokończyli. A tu jest Latarnia Morska i Kula Czasu, Gdańsk. Proszę bardzo, to ulica Przemysłowa Morska Latarnia. W sezonie 7 dni w tygodniu otwarta, od 10 do 18. Z tego okna w kierunku Westerplatte z 1 września o godzinie 4.45 padły pierwsze strzały II wojny światowej, która pokonała 55 tysięcy ofiar. No, proszę bardzo, tu wiemy teraz już. Wchodzimy na najładniejszą ulicę w Gdańsku, czyli ulica Mariacka. Także tu widzimy stoiska z bursztynami. O, tutaj jakieś mamy glass studio. Obrad ze szkła zrobione, różne rzeczy, elementy ładne. Można zobaczyć i można sobie kupić pewnie też na dole. Kopernik Torn. Idziemy dalej. Mariacka to, jak mówię, to jest najładniejsza ulica w Gdańsku. Ja przynajmniej tak ją uważam. Dzień dobry. Ahoj, wesołych świąt życzymy. Polska Telewizja Narodowa. Idziemy dalej. No, Galeria Wydra. Wydra. No proszę Państwa, idziemy do Galerii Wydra. I też zobaczyć, co tam mają. No bursztyny widać tutaj piękne są. Można popatrzeć. Takie różne, o, bransoletki też są. I korale, i szkatuły. No czego tu nie ma, raczej tu wszystko jest. I tylko przyjść na ulicę Mariacką i można sobie kupić, prawda? Dzień dobry. Pomorska Telewizja Nowa, jest szef dzisiaj? Jest, to zaraz do niego pójdziemy. Dobra. Tutaj mamy dwa zajączki, bo to święta wielkanocne się zbliżają. Proszę bardzo. I statki nawet są bursztynowe. O, Titanic nawet mamy z bursztynu zrobiony. Dzień dobry. Idziemy dalej. No, tutaj wchodzimy. Dobry jest szef? Ładnie. Dzień dobry panie kierowniku, panie prezesie. Pomorska Telewizja Narodowa z kamerą do pana zawitała. Pan robi te bursztyny, niech pan powie, jak to wychodzi. Halo! No halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry, tak, dzień dobry. Nie, pan zajęty, panie. No niestety. No to dobrze. No to widzicie, jak żółw nawet piękny jest. No. Flaga biało-czerwona. Ale piękne tu są wyroby bursztynowe. Tu widać na tym tutaj bursztyny nieszlifowane, różne też i szlifowane. No tutaj mamy piękne rzeczy. Naprawdę tu jest pracownia bursztynowa. Jak widać, super. Inkluzje. Inkluzje też są. Lampy z bursztynu. No i stare zegary widać. Tu kolekcja też jest zegarów. O. Tak to jest. No, pozdrawiam z ulicy Mariackiej. Teraz i życzę wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk, Sławomir Ziemiński, Czerwony Korsarz. Dziękuję.